Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek i dzisiaj znowu kolejny algorytm. Generalnie uczę się tego na studia, więc taka druga opcja, że po prostu będę to wam nagrywał, to daje taką motywację, żeby się tego bardziej nauczyć i bardziej to sobie przyswoić, tak? Dlatego te algorytmy będą się pojawiać. No i ogólnie muszę nauczyć się C++, a także też pewnie C++ będzie się pojawiał. Dzisiaj bardzo proste zadanie, a na przykład mi na początku stworzyło problem. Nie wiedziałem, jak się za to zabrać. Najpierw robiłem to na Switchu, co generalnie po prostu mija się z celem, bo było to bardzo długie, bardzo dużo pisania. Po prostu nie opłacało się tak robić, aż w końcu znalazłem inne podejście pod ten problem. Zadanie jest bardzo proste. Liczby, jakie macie dostępne, są to od 0 do 9. Czyli tworzycie tablicę, która generuje wam liczby z przedziału od 0 do 9. Może być tablica 100-elementowa, 1000-elementowa, ale te liczby w środku mają być z przedziału od 0 do 9. I waszym zadaniem jest te liczby zliczyć. To znaczy, ile jest zer, ile jest jedynek, ile dwójek i tak analogicznie do 9. Rozwiązanie tego problemu jest też z drugiej strony bardzo proste i bardzo szybkie. Najpierw pokażę wam na ekranie instrukcję, a potem przejdziemy do kodu i to sobie zrobimy. Instrukcja brzmi następująco. Tworzycie sobie dwie tablice. Pierwsza tablica ma te wasze generalnie liczby losowe. Druga tablica jest po prostu 10-elementowa, czyli ma elementy od 0 do 9. Czyli z drugiej strony ma takie same elementy, jakie generują się losowo w waszej pierwszej tablicy. Następnie iterujecie po waszej wygenerowanej tablicy z liczbami losowymi, czyli na przykład dajecie pętlę for. Jeśli ta wasza tablica pierwsza ma 1000 tych liczb, to dajecie pętlę for, która obraca się 1000 razy. No i teraz sprawa jest bardzo prosta. W tablicy 2 szukacie indeksu takiego, jaką ma wartość tablica tą, w której wygenerowaliście sobie liczby losowe. Załóżmy, tablica pierwsza pod zerowym indeksem ma wygenerowaną liczbę 9. Więc odwołujecie się do tablica 2, w środku dajecie to tab od j, w naszym przypadku to i za pierwszym obejściem będzie miało 0, parametr 0. Przypomnijmy, w tablicy pierwszej pod indeksem zerowym znajduje się liczba 9. Więc w tym momencie odwołujecie się do tablicy drugiej o indeksie 9, czyli waszym ostatnim indeksie. No i po prostu inkrementujecie to w górę. Czyli w tym przypadku, załóżmy, w tablicy pierwszej jest wartość 9, wartość liczbowa 9, no i dajecie tą wartość liczbową 9 jako parametr do waszej tej drugiej funkcji, gdzie macie wypisywać wyniki i po prostu ją inkrementujecie w górę. Czyli w tym przypadku macie 1/9 waszej tablicy z wygenerowanymi losowymi liczbami. Powiem tak, jest to generalnie bardzo proste, ale mogę to źle tłumaczyć, za co przepraszam, ale mam nadzieję, że po prostu jest to tak proste, że sami do tego dojdziecie i sami to zrozumiecie. Jakoś tak dokładnie tego chyba omawiać nie trzeba. Teraz zaimplementujmy to sobie w kodzie. Jeżeli chodzi o sam kod, to na sam początek załączam sobie wszystkie potrzebne biblioteki. Mój IOStream, czyli do pisania podstawowych programów, time.h i windows.h do generacji liczb losowych. Następnie używam przestrzeni nazw using namespace std oraz tworzę funkcję główną main. Następnie tworzę zmienną n oraz wskaźnikową zmienną tab. To n to będzie wielkość naszej tablicy, a to tab to będzie nasza tablica, ta pierwsza z wygenerowanymi liczbami. Następnie daję informację użytkownikowi, aby podał wielkość tablicy oraz wprowadzam tą wartość do zmiennej n. Następnie tworzę tablicę za pomocą new int o wielkości tej naszej wprowadzonej danej, którą wprowadził użytkownik, czyli o wartości n. Następnie tworzę tablicę drugą. Też to będzie tak jakby stworzone w ten sam sposób, czyli za pomocą new int i tam generalnie będą liczby od 0 do 9, czyli ta tablica musi mieć 10 miejsc. A dlaczego liczby od 0 do 9? Ponieważ tak mamy w zadaniu. Następnie wypisuję i pokazuję użytkownikowi wygenerowane liczby losowe. W sensie na razie na początek tylko piszę, że wygenerowane liczby losowe, jeszcze muszę stworzyć tą funkcję, która mi ta liczby wygeneruje. Na sam początek wywołuję sobie tą funkcję, ona jeszcze nie jest stworzona, ale daję jej jako parametry moją tablicę oraz wielkość tej tablicy. Następnie tworzę sobie nagłówek tej funkcji u góry, aby móc ją zdefiniować poniżej funkcji main. Generalnie na filmie widzicie parę błędów, potem je poprawiałem, pisałem to troszeczkę w biegu, także no w sumie nieważne. W mojej funkcji tabgen zainicjowuję sobie mój generator liczb losowych. Jest to śmieszna nazwa, ale tak trzeba zrobić, czyli srand. Potem jako parametr tej funkcji jest time, a parametrem funkcji time jest 0. Następnie tworzę pętlę for i do każdego indeksu tablicy przypisuję sobie liczbę losową z przedziału od 0 do 10. Po procencie generalnie piszecie, do jakiej wartości ma to być. Pamiętajcie, że to jest minus 1. Czyli jak napisałem 10, będę miał wartości od 0 do 9. Co jeszcze zrobiłem w tej funkcji tabgen, to po prostu wypisałem sobie moje wygenerowane liczby losowe. Na ekranie widzicie parę błędów, ponieważ zapomniałem na sam początek, że moje int tab jest to tablica wskaźnikowa. W sensie jest to mój wskaźnik i po prostu zapomniałem dać gwiazdki przy tabie. Postaram się to jak najlepiej przyspieszyć. Następnie co robię, to daję informację użytkownikowi, że sprawdzamy, ile tych liczb jest w danej tablicy.
czyli ile podanych liczb od 0 do 9 jest w tej tablicy, w której wygenerowaliśmy te liczby losowe. Do tego tworzę nową funkcję, tak wiadomo, na razie jej nie stworzyłem, ale tylko wywołałem. Ta funkcja będzie miała nazywać się numbers, podaję jej 3 parametry. Pierwszy parametr jest to tablica z losowymi liczbami, drugi parametr jest to ta nowa tablica, w której mamy 10 miejsc od 0 do 9 oraz trzeci parametr jest to wielkość tablicy n. Następnie tworzę nagłówek funkcji u góry i tak samo analogicznie tworzę ciało tej funkcji pod funkcją tabgen. Funkcja ta jest bardzo prosta. Generalnie tworzycie sobie fora. To jest to dokładnie, co powiedziałem na początku filmu. Tworzycie sobie fora. Generalnie ten for będzie wam leciał od 0 do długości waszej tablicy, tej, w której macie wygenerowane liczby, czyli generalnie tej do tej wartości n. Pamiętajcie jeszcze, że wcześniej musisz sobie stworzyć fora, który wam w tej tablicy drugiej do każdego elementu waszej tablicy przypisze wartość 0. Ponieważ my to potem będziemy inkrementować, a na razie tam nie ma tych wartości 0. Tam są różne liczby. Także musicie pamiętać, aby to 0 tam przypisać. Dlatego pierwszy for jest do przypisania 0, a drugi będzie już do liczenia tych elementów. No i tak jak wcześniej wspomniałem, ten nasz warunek. Tab 2 jako parametr podajecie tab od waszego i. No i następnie ten parametr inkrementujecie do waszej tej głównej tablicy, w której zliczacie sobie te elementy. Tak więc jeszcze raz, jeśli w tablicy tej głównej, w której macie wygenerowane liczby, jest załóżmy jedynka pod zerowym indeksem, no to indeks pierwszy w tablicy drugiej zostanie zinkrementowany, czyli zostanie mu wartość 0 zamieniona na 1. W tym momencie wiemy, że na przykład jedynek jest już jedna sztuka w naszej tablicy. Następnie co tworzę w kodzie, czyli w głównej funkcji main, to po prostu kwestia wizualna, która pokazuje, jak te liczby wypisałem. Dwie pętle for, które tam wizualnie pomagają nam to odszyfrować. Także w tym odcinku tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli pomogłem, to łapka w górę i subskrypcja. Generalnie mogłem to źle wytłumaczyć, ale do zrozumienia jest to bardzo proste, także na swój umysł na pewno to ogarniecie. Także dzisiaj tyle, dzięki wielkie, hejka, cześć, trzymajcie się. W następnych odcinkach pewnie jakiś bubble sort, ale z selectem sortem, czy tam jakieś takie różne podstawowe algorytmy sortowania. Hejka.